My przyjechaliśmy na konferencję, nie? Do Neumanna i podeszliśmy do was jako do przeciwników, może nie powiem, że z jakimś szacunkiem, ale podeszliśmy z kulturą na pewno, nie? I teraz tak, chłopak od ciebie wyzywa mojego kurwa koleżkę od konfidentów. Może pomylił mnie z twoim wspólnikiem. No, szlachetem, może się może pomylił, na którego są papiery, z którym się bujasz, misiu. Co? Co to są w ogóle za akcje krzywe w ogóle? Takie pomówienia bez żadnych papierów, bez żadnego kurwa, bez żadnej podkładki. Słuchaj, mówił, że pokaże papiery na konferencję. No to niech pokazuje te papiery. Jak nie pokażę, to chuj mu w dupę. Tak, to chuj mu w dupę. Jak nie pokażę, tak ty mu nie wbijesz, to my cię walimy na dziurę normalnie. Słuchaj, gościu pisał jako poświęcony, robił chuj błędów. Co ty myślisz? Ty jesteś gangsterem w ogóle, ty sobie myślisz? Co to? To nie są te czasy, chłopie. Ty myślisz, że... Starszy pan ze straganu, wiesz. Przestań. Co to w ogóle ma być, chłopie? Ty chodzisz, ty promujesz konfidentów, a ty opowiadasz o zasadach. Żaden dobry chłopak już się nie powinien w ogóle wity kopsać, chłopie. Ty robisz z siebie wielkiego gangstera, a taka jest prawda, że ten, co robi z siebie największego gangstera, to zazwyczaj, kurwa, pierwszy, kurwa, będzie z ducha. No, tak. Jak to jest w ogóle, że cię by zatrzymali, kurwa, masz wtedy, kurwa, z tym tematem, z bronią i nagle, i cię tak nagle puścili, bo co, bo ty masz układy? To dlaczego wszyscy gangsterzy nie są na wolności? Przecież wszyscy gangsterzy mają układy, pieniądze, no to przecież jakby każdego tak z bronią, z narkotykami puszczali, to lepiej ty może to wyjaśnij, kurwa, masz, a nie, kurwa, masz kolegów, kurwa, pomawiasz, kurwa, masz, o, kurwa, masz konfidencję, kurwa. W dupie ci się pojebało, kurwa, dziadu. No. To uczciwie, nie? No. A poza tym w ogóle taka, to już chcieliśmy na konferencji poruszać, ale nie chcieliśmy takiej awantury robić, bo ty mówisz w ogóle, że ty jesteś generałem i że ty nie walczysz z żołnierzami, nie? No i dlatego nie będziesz walczył z psychotropem, dlatego Remikowi dwa razy solówki odmawiałeś, przy mnie ci proponował dwa razy solówkę, że się opowiadał, że masz samochód za 700 tysięcy, okazało się, że Audi zarządzie całe 100 koła, tak, w leasingu, ten. I to w ogóle, i teraz powiedz tak, ty jesteś generałem, ty nie walczysz z żołnierzami, a ty teraz walkę z Żuromem będziesz miał? To Żurom to jest dla ciebie, kurwa, generał, chłopie? O Jezus! Gdzie on jest generałem, kurwa? Chyba na ulicy Sezamkowej, kurwa. Ale od kiedy ktoś... To może przyjedź, kurwa, ze swoimi, kurwa, kolegami, kurwa, może sobie się spotkamy. Ekipa na ekipę, sobie wyjaśnimy, kurwa, jak jesteś taki mocny. Co? Dlaczego nie? A miałeś tu sobie po tu przyjechać, jakoś nie przyjechałeś z kolegami. Co się dzieje? Mieliście przyjechać w gościnę? Może przyjedziecie w gościnę? Was gościmy świetnie, ziomeczku. Słuchaj, ale od kiedy ktoś, kto opierdolił trochę fajek i spirytusu, nazywa się generałem? No tak, przestań, jaki on generał. Ty słuchaj, ty żeś obok Pruszkowa, Wołomina był, nie? I ty nikomu haraczu nie płaciłeś, no tak. Oni bandy po 1000 osób miał, a ty sam się bojałeś, no to rzeczywiście szacunek, kurwa, masz. Rambo, kurwa. Tak, no pewnie, kurwa, masz. Nikogo się nie bałeś, to przecież widać po tobie. Dlatego na solo, dlatego, że się nikogo nie bałeś, to na solo się bałeś z kolegą. Promujesz upośledzonych zawodników, którzy robią w chuj błędów. Obrażają nasze rodziny, chłopie. Chłopcy na ciebie powołuje, nawet pisać nie umie, rodzinę koledze obraża, kurwa. Ty bujasz się z 60-kami, kurwa, masz, ze szlachetem, na którego, kurwa, papiery to, kurwa, krążą już od, kurwa, lat, kurwa, wszyscy wiedzą, że to jest faja. Nie możesz powiedzieć, że nie wiedziałeś, bo wiedziałeś bardzo dobrze, że to jest 60. A kto się buja z 60-ami świadomie, to co to jest? Co jest w więzieniu za to? Co jest w więzieniu? Nie mów, ty mi się może odpowiesz. Co jest w więzieniu za bujanie się świadome z 60-ami? Jak jesteś takim, kurwa, wielkim rozkminiaczem, kurwa, RTG, rozkminiaczu, kurwa, zobaczysz, kurwa, tłusta, kurwo, jebana, jak cię wyjaśnimy na konferencji, tfu!